Fahren ist sehr freundlich und denke ich, das ist das beste Auto Deutschland machen. Deutschland gemacht. Cześć, z tej strony Automarian. Witam Cię na moim kanale. W tym odcinku z przyjemnością wracam do Volkswagena i goszczę najbardziej kultowy model tej marki i mam do tego prawdziwą kumulację tutaj, ponieważ jest to Volkswagen Passat B5 kombi srebrne TDI i do tego należy do Janusza. Serio, jedziemy z tematem. Wszystkie przezwiska typu Pasek, Paserati, memy i kawały o zazdrosnych sąsiadach mają swoje głębokie uzasadnienie w przypadku tego auta. I tu właśnie widać ślady po zazdrosnym sąsiedzie, który jeździ Octavią albo Golfem czwórką. Tfu! Bo to kawał dobrej motoryzacji i Passat nie byłby tym, czym jest, gdyby nie to, że był naprawdę zajebistym samochodem. W każdym razie był wtedy, kiedy powstał, czyli jeszcze w latach 90. Chociaż ten konkretny egzemplarz pochodzi już z nowego milenium. Jest to tak zwany Passat B5,5 lub B5 FL bardziej profesjonalnie. No to jednak model kwalifikuje oczywiście do serii o autach z lat 90. Trudno będzie większości z Was uwierzyć w to, że paski z początku produkcji można już rejestrować na żółte blachy, ponieważ produkcja tego auta rozpoczęła się w 1996 roku, czyli 25 lat temu. W 2000 roku wypuszczono wersję liftingową po zmianach, czyli B5 FL, a produkcję zakończono prawie po 10 latach, czyli w roku 2009. Szczerze Wam powiem, że zapamiętałem go jako nieco większy samochód niż wydaje się być, kiedy się koło niego stoi i niż jest w istocie na papierze. Przed liftem sedany miały niecałe 4,7 metra długości, kombi były dłuższe o 5 mm. Natomiast po lifcie w B5 FL to sedany były dłuższe, miały 4703 mm, a kombi 4682 mm. Po zmianach powiększyły się też nieco inne wymiary, to znaczy szerokość i wysokość. Szerokość to ostatecznie 1742 mm, wysokość niecałe 1,5 metra. Tu macie po kolei wymiary, jeśli chodzi o poszczególne wersje. Kombi oczywiście były nieco wyższe od sedanów. Rozstaw osi to natomiast 2,7 metra, to więcej niż w ówczesnym i późniejszym nawet Audi A4. Mniej więcej tyle samo, co miała wtedy Omega albo Frota. Masa wahała się od 1350 kg do 1800 kg, w zależności od wersji. Natomiast zbiornik paliwa miał pojemność 62 litrów. Wówczas auta były projektowane nieco inaczej, nie były tak obszernie zabudowane w środku i przez to naprawdę tutaj miejsca nie brakuje. Nad głową mam mnóstwo przestrzeni, na ramiona mam mnóstwo przestrzeni i jest mi tutaj bardzo wygodnie. A kiedy patrzę na to wnętrze, to nie dziwi mnie, że Passaty były autami, w których notorycznie kręcono liczniki, notorycznie zaniżano przebiegi. Założę się, że jakieś 80% B5 jeżdżących w tej chwili po naszym kraju, szczególnie tych wersji z silnikiem diesla, ma realny przebieg na poziomie 500 do 800 tysięcy, a na liczniku jakieś magiczne 250, w każdym razie poniżej 300. Ten ma, a jakże, 239 tysięcy. Volkswagen umożliwiał to polskim handlarzom, ponieważ wnętrze tego samochodu, tak jak i całe auto, jest bardzo solidnie skonstruowane i znosi duże przebiegi. Dziś już też nie robi się w ten sposób aut, dziś już bardziej się oszczędza na materiałach i plastikach, a tutaj wszystko jest mięciutkie, przyjemne w dotyku,
trwałe i wygląda bogato. Znaczy, w sensie bogato o tyle, że Passat nie był jakimś super drogim samochodem, a pomimo to naprawdę w środku wygląda dobrze. Panuje tutaj taka ogólna niemiecka nuda, ale przy okazji też porządek. Ordnung muss sein. Nie trzeba szukać żadnego przycisku ani pokrętła. Wszystko można obsługiwać zupełnie intuicyjnie. W tych bazowych wersjach Passat nie rozpieszczał ani wyposażeniem, ani kolorystyką wnętrza, bo to jest akurat wersja Basis. Wszystko jest po prostu czarne i tyle. Ale nawet w takiej podstawowej wersji jak ta jest to, co trzeba, czyli klimatyzacja manualna, elektryka szyb z przodu, komputer pokładowy, centralny zamek, nawet z domykaniem szyb, z tym, że domykanie działa z kluczyka, a nie działa z pilota. Zaparkowany pod domem, prawda? I teraz domykanie szyb z pilota. Nie. Kluczyk. I owszem. I nawet taka bazowa wersja Passata sprawia, że nie musimy wcale sąsiadowi zazdrościć Audi A4 albo A6, ponieważ, no spójrzcie, mamy w osłonkach przeciwsłonecznych podświetlane lustereczka, bardzo przyjemnie, a kiedy otworzymy drzwi, Passacik oświetla nam przestrzeń na stopy lampkami, które są zamontowane w drzwiach, żebyśmy nie wdepnęli w kałużę. Audio, nawet takie podstawowe audio gra bardzo przyjemnie, no i te detale sprawiają, że w tym samochodzie można się dobrze poczuć, jak w aucie nie klasy średniej, tylko w aucie klasy wyższej. Również dlatego, że pozycja za kierownicą jest bardzo dobra, fotel kierowcy ma możliwość regulacji wysokości położenia siedziska, zakres jest bardzo duży. Mamy też możliwość regulacji kierownicy w dwóch płaszczyznach, też ze sporym zakresem. Dzięki temu każdy, niezależnie od wzrostu, może się tutaj bardzo dobrze wpasować. Dla mnie to zawsze było dużą zaletą pojazdów koncernu WAG, niezależnie od tego, czy to jest Audi, Volkswagen, Skoda, Seat czy Lambo. Passat pozytywnie mnie zaskoczył tym, że podczas jazdy panuje tutaj dosyć znośna cisza. Zaskoczył dlatego, że pod maską mamy dosyć głośnego turbodiesla. A mimo to i tak jest tutaj całkiem przyjemnie. Nawet przy większych prędkościach rzędu 100, 120, 140 na godzinę hałas jest akceptowalny i da się rozmawiać spokojnie z pasażerami albo słuchać sobie radia. Natomiast zawiódł mnie, jeśli chodzi o ilość schowków i ich pojemność w przedniej części pojazdu, ponieważ mamy co prawda kieszenie w drzwiach, ale są płytkie, wąskie i niezbyt długie. Mamy po lewej stronie od kierownicy małą półeczkę, ale też nie jest za duża. Jakaś półka pod radiem, no i schowek przed pasażerem, który jak na, powiedzmy, głęboko zabudowaną deskę rozdzielczą, też nie jest jakiś super pojemny. Natomiast dobrze, że mamy cup holderki, dwa z przodu i to takie, które potrafią się dostosować do wielkości kubka i zarówno mały kubek z kawą i duży kubek z kawą możemy tutaj zmieścić. Zobaczcie, ile ja tu mam miejsca, szczególnie na kolana, również nad głową nie brakuje przestrzeni. Jest to świetnie rozplanowane tutaj w tym aucie i jest to ogromna zaleta Passata B5. Kanapa również nie jest wyprofilowana w taki sposób, który by sugerował, że będzie nam to wygodniej w dwie osoby niż w trzy. Żaden z pasażerów pod tym względem nie będzie poszkodowany. Wadą natomiast jest to, że mamy bardzo wysoki tunel środkowy, bo były również wersje 4x4, przez co pasażer na środku będzie miał nieco mniej miejsca na nogi. Jest oczywiście również podłokietniczek na dobrej wysokości, fajnie, przyjemnie się rozkłada i jest dosyć szeroki. Ogromną wadą Passata, przynajmniej w tylnej części, jest to, że nie mamy tutaj żadnej przestrzeni gospodarczej. Jest popielniczka tylko na tunelu środkowym, powiedzmy współdzielona półeczka z osobami siedzącymi z przodu. Nie ma kieszeni w oparciach foteli przednich, przynajmniej w tej wersji. Nie ma kieszeni bocznych w drzwiach, nie ma też cup holderów, więc po prostu nie ma gdzie położyć rzeczy, które zazwyczaj przewozimy ze sobą po prostu jadąc w dłuższą trasę. Póki jeszcze jestem w środku samochodu, no to powiem Wam jeszcze o jednej wadzie Passata, mianowicie materiał, którymi są wykończone boczki drzwi, po latach też się odkleja, ale wciąż jednak to jest materiał, tkanina, a nie jakiś twardy plastik. Poza tym wnętrze oczywiście jest wykończone równie ładnie jak z przodu i solidnie, chromowane klameczki, dobrej jakości plastiki, wszystko solidnie zmontowane i oczywiście złażąca farba z uchwytów do zamykania drzwi. Model Basis jest wyposażony z tyłu w Corbotronic, szyba nie opuszcza się do końca.
ale działa płytnie. Poza tym mamy ładnie zaprojektowane lampki, które oświetlają wnętrze i coś, co mnie kładzie na łopatki, czyli cykor łapka, w jaki dostojny sposób wraca na swoją pozycję bazową. Tak miękko i cicho. Teraz zrobiło mi się zimno. No i zaleta Passata, która jednocześnie była jego przekleństwem. Nie wiem, czy pamiętacie, że kiedy B5 pojawiła się na rynku, stare wysłużone B3 i B4 latały jeszcze z cementem na budowy. B5 wówczas była czymś lepszym, ale z biegiem czasu i taki los spotkał również to auto. A to dlatego, że jest tu naprawdę sporo miejsca w tym bagażniku. Bazowo mamy dostępne 495 litrów. 500 litrów, bardzo ładnie zagospodarowanej, bardzo foremnej przestrzeni bagażowej. Po prawej stronie mamy miejsce na apteczkę i gaśnicę i mnóstwo miejsca, żeby poupychać jeszcze różnego rodzaju inne rzeczy typu żarówki, bezpieczniki, cokolwiek wymyślimy. Dwa gniazda na 12 V również po prawej stronie. Po lewej stronie natomiast mamy schowek na gaśnicę, lewarek, klucz do kół i mnóstwo przestrzeni na różne inne pierdoły, jakiekolwiek tylko wymyślimy, żeby przewozić sobie w tej właśnie skrytce. Całość jest bardzo ładnie wykończona, nadkola nie wnikają w przestrzeń bagażową. Dodatkowo mamy cztery chromowane uchwyty do zabezpieczenia bagażu. Całość dla zazdrosnych sąsiadów jest zasłaniana solidną roletą, która pomimo upływu lat nadal trzyma się całkiem nieźle i wciąż jest na miejscu. Pod podłogą bagażnika oczywiście jest pełnowymiarowe koło zapasowe. Wszystko jest bardzo fajnie wykończone i ładnie zabudowane. I jest tutaj oczywiście też wlepka, która mówi nam wszystko o tym samochodzie. To znaczy, jaki mamy rodzaj silnika, jaka to jest wersja wyposażenia i tak dalej. A po obaleniu siedziska oraz złożeniu oparcia tylnej kanapy uzyskujemy przestrzeń na poziomie 1600 litrów. To bardzo dobry wynik jak na tej wielkości auto. Ponadto uzyskujemy zupełnie płaską powierzchnię załadunku, przez co możemy bezpośrednio widlakiem załadować tutaj paletę z cementem, zamknąć klapę i jechać prosto na budowę. Ładowność jakieś 500 kg wystarczy. Wersje z napędem na 4 koła mają nieco mniejsze bagażniki. W sedanie zamiast 475 litrów mamy dostępne 400, a w kombi zamiast 495 450. Klapa ma zamek elektryczny, klamka jest pod znaczkiem VW. Możemy ją również otwierać z wnętrza pojazdu przyciskiem, który jest na drzwiach kierowcy. Muszę wam powiedzieć, że Passatem jeździ mi się naprawdę bardzo przyjemnie. Nawet nie wiem, czy nie lepiej niż Audi A4 B7, chociaż tam akurat jeździłem kabrioletem. Zawias tutaj jest podobnie skonstruowany do Audi, z tym, że Passat jest nieco inaczej zestrojony. Jest to troszeczkę bardziej miękki samochód, no i nieco bardziej po prostu przechyla się na zakrętach i przy zmianie kierunku jazdy też nieco bardziej kładzie się tym nadwoziem. Układ kierowniczy jest ok, dobry balans między precyzją a siłą wspomagania, z tym, że pewność prowadzenia spada nieco przy większych prędkościach, powyżej 100-120 na godzinę. Może dlatego tak jest, że akurat ten egzemplarz jest wyposażony w seryjne 15-calowe koła z oponami 195 na 65. No, to znaczy, że nie będzie wcale jeździł jak po szynach. Ponadto, jak przystało na Volkswagena, biegi zmienia się bardzo przyjemnie, skok lewarka jest bardzo króciutki, a biegi wchodzą pewnie. Sprzęgło też mięciutko chodzi, całkiem współcześnie jeździ ten samochód, również dzięki właśnie wielowahaczowemu zawieszeniu z przodu, które jest zarówno jego zaletą, jak i przekleństwem. Mamy tutaj ten sam wielowahacz co w Audi, ponieważ auto jest oparte na płycie podłogowej Audi A4 B5 i powrócono tutaj również do montażu silnika wzdłużnie, tak jak to było w Passacie B1 i B2, które tak naprawdę też opierały się na Audi 80. Zastąpił leciwą B4, która była tak naprawdę głęboką modernizacją Passata B3 pochodzącego z 89 roku. Dostępny był z napędem na 4 koła i to nie byle jakim, bo takim samym jak w Audi Quattro, opartym na systemie Torsen. Nie tak jak w następcy, który miał już Haldexa i nie tak jak w poprzedniku, który miał sprzęgło lepkościowe. Co prawda zmieniała się tutaj nazwa, co może niektórych mylić. Na początku było to Synchro, a potem 4Motion. Jednak tak naprawdę był to ten sam napęd. Widoczność jest również na bardzo wysokim poziomie. Mamy wąskie słupki A, które nie ograniczają nam pola widzenia do przodu i na boki. Nieco irytujące lusterka w dwóch rozmiarach, to znaczy lewe jest płaskie i podłużne takie, a prawe jest takie bardziej kwadratowe i nieco za małe.
wciąż nie wiem, dlaczego Volkswagen robił niesymetryczne lusterka. Nie wiem, czy chodziło o oszczędności, czy o ochronę rowerzystów, żebyśmy ich nie trafili lusterkiem, czy o pieszych, nie mam pojęcia. Natomiast do tyłu widać rewelacyjnie, to jest starej daty kombi i tam po prostu mamy taką powierzchnię szkloną i taką widoczność, że chyba lepszej nie można sobie wymarzyć, no chyba, że jest to Volvo 850 kombi, no to tam jest jeszcze lepiej. Mam dla Was również ciekawostkę. Otóż być może większość z Was wie, że Passaty nie powstały jako auta typu sedan. Dopiero w modelu B2 w 82 roku wprowadzono do produkcji takiego sedana, który się nazywał Santana. I teraz uwaga, Santana przeżyła jako samochód 30 lat, praktycznie bez zmian. Ten samochód był produkowany właśnie od 82 roku do roku 2012. Skończył w takiej wersji, że wyglądał prawie jak B5 FL. Natomiast to był cały czas ten sam samochód. Czyli dobry Passat to stary Passat. Są amortyzatorki i jest podobnie jak w Audi właśnie silnik zamontowany dosyć mocno z przodu, przed przednią osią, a na podszybiu mamy akumulator. Silników było tutaj mnóstwo, więc będę posiłkował się oczywiście dodatkową tabeleczką. Były delikatne zmiany w poliftach w stosunku do przedliftowych. Kilka jednostek było przez cały okres produkcji, mianowicie 1.6 ten 100-konny, 1.8 turbo 150-konny, bo wolnostak 1.8 turbo 125-konny był tylko do liftu, dwulitrowy 8-zaworowy 115-konny silnik, 2.3 VR5, 2.8 V6. To tyle jeśli chodzi o te silniki benzynowe, które w Passacie były cały czas. Jeśli chodzi o te benzyny, no to 1.6 nie grzeszy dynamiką, natomiast jest to silnik bardzo trwały. Bardzo dobrym wyborem jest oczywiście tutaj 1.8 turbo. 2.3 VR5, poza tym, że ma osiągi podobne do 1.8 turbo, to zdecydowanie więcej bierze paliwa, ale silnik jest dosyć dobry. 2.8 V6, taki sam jak w Audi, bardzo dobra jednostka, natomiast oczywiście ze względu na V6 też paliwożerna, ale silnik znosi gaz. Wszystkie silniki benzynowe w Passacie znosiły gaz, natomiast dwóch silników bym unikał. 2.08-zaworowe i 2.0-20-zaworowe lubią po prostu wypić sobie oprócz paliwa troszkę oleju. Nie mogę nie wspomnieć o jeszcze jednym silniku benzynowym, który był dostępny w Passacie B5. Miał 4 litry pojemności, 8 cylindrów, 275 koni i 375 Nm. Był to Passat V8. Jeden z najdroższych nowych Passatów w historii, na pewno najdroższa B5. Silnik V8 powstał z połączenia dwóch silników typu VR. Jak oglądaliście film o Corrado, no to wiecie, czym się różni VR-ka od V-ki na przykład, albo od rzędowego silnika. To jest taki rzędowo-widlasty silnik po prostu. Samochód miał stały napęd na 4 koła, wyposażony w skrzynię manualną, mógł rozpędzać się do setki w 6,5 sekundy. No wówczas była to po prostu rakieta, prawdziwe Passerati. Z diesli mieliśmy dostępne legendarne 1.9 TDI w wersjach przed liftem, ten o oznaczeniach, na które ślinią się wszyscy posiadacze i miłośnicy Volkswagenów, czyli AHU albo AFN. Był dostępny również owiany złą sławą 2,5 TDI, którego należy unikać, jeśli chodzi o te początkowe wydania, wersje 150-konne. Później zaczęły się pojawiać już pompowtryski, czyli taka niemiecka odpowiedź Volkswagena na wtrysk typu Common Rail. Pompowtryskiwacze pojawiły się jeszcze w przedliftowych wersjach, natomiast po 2000 roku wszystkie turbodiesle były w nie wyposażone. Zarówno 1.9 o mocy 101 koni, jak i ten 130-konny, pierwsze 2.0 TDI też 130-konne, a także V6 TDI o pojemności 2,5 litra i ten silnik w przypadku wersji poliftowych już jest godnym polecenia, bo ma fantastyczne brzmienie, bardzo duży moment obrotowy i dobrą dynamikę i te wersje z kodami BAU i BDG, czyli 163 i 180-konny, są poprawione w stosunku do swojego pierwowzoru, tej wersji 150-konnej, w której wycierały się wałki rozrządu, co siało spustoszenie w tym silniku i te silniki często wymagały dosyć szybko generalnego, bardzo drogiego remontu.
Wiadomo, że kodów silnika było bardzo dużo, co widać z tej tabelki. Co siedzi pod maską naszego Volkswagena, naszego Passerati, możemy się dowiedzieć z dwóch miejsc. Mianowicie wlepka na obudowie rozrządu, a druga wlepka jest w bagażniku. I tutaj na przykład mamy do czynienia z wersją AVB. Stukonny 1.9. Wszystkie silniki TDI-PD, czyli te na pompowtryskach, dosyć głośno pracują na wolnych obrotach. Znaczy zdecydowanie głośniej od tych na common railu. Ale mają bardzo dobrą dynamikę. Akceptowalne spalanie i potrafią tłuc kilometry w nieskończoność, niczym legendarne 1.9 TDI 1Z. Po latach okazało się, że to rozwiązanie jest całkiem trwałe. Wymiana takich pompowtrysków to koszt mniej więcej 300 do 500 zł za sztukę lub ich regeneracja, mniej więcej w tych samych pieniądzach. Najczęstsze problemy, jakie możecie tutaj spotkać, to problemy z przepływomierzem. Objawia się to brakami mocy albo z zaworem sterującym turbiną N75. Oba elementy nie są jakoś specjalnie drogie, jeśli chodzi o koszt ich naprawy. W zależności od tego, gdzie traficie, czy do serwisu, czy do jakiegoś tam ziomka mechanika, w granicach 500-600 zł każda z tych awarii powinna zostać usunięta bez problemu. Ponadto Passaty cierpią jeszcze na pewną przypadłość, która może się zdarzyć przy dużych przebiegach, mianowicie któryś z zaworów w pompie hamulcowej, zdaje się, i efektem jest tego, że no, twardnieje pedał hamulca i skuteczność hamulcy spada. Koszt naprawy też chyba jakieś 500 zł. Może więcej? Wahaczy, moi drodzy, jest 8 w przednim zawieszeniu i na to trzeba naprawdę uważać, ponieważ jest to najmniej trwały element tak naprawdę Passata. Poza tym jest to bardzo solidny samochód. Koszt wymiany takich wahaczy waha się mniej więcej od kilkuset złotych za najtańsze zamienniki do mniej więcej 2000 za najdroższe, najlepsze jakościowo części. I należy to robić kompletami. Nie wystarczy wymienić 4 na przykład z 8, tylko lepiej wymienić wszystkie. Wtedy poprawniej ustawimy geometrię auta i zapewnimy sobie dłuższą trwałość tych elementów. W skrzynie biegów występowały 5- i 6-biegowe manualne oraz 4- i 5-biegowe automaty. Automaty na szczęście to były klasyczne automaty, nie żadne multitroniki, tylko był zwykły 4-biegowy hydrokinetyczny oraz ten 5-biegowy Tiptronic, który był też hydrokinetykiem, ale pozwalał nam na ręczną zmianę biegów, kiedy mieliśmy na to ochotę. Echa forów donoszą, że często używanie ręcznej zmiany biegów skraca trwałość tej skrzyni. Nie wiem, być może tak jest. Koszt regeneracji czy wymiany zakupu nowej, używanej skrzyni typu Tiptronic to 3-4 tysiące złotych. No i to Wam daje obraz tego, na co trzeba uważać w Passacie, bo niektóre części mogą osiągnąć wartość połowy ceny zakupu tego auta, jeśli wybierzecie jakiś tani egzemplarz. Pali na dotyk. Palcem boskim. Nie no, żarty. Na pół obrotu rozrusznika. Muszę Wam powiedzieć, że ten 1.9 stukonny dynamiką mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Na papierze auto powinno się rozpędzać do setki w 12,8 sekundy. I osiągać prędkość maksymalną na poziomie 180 km na godzinę. Jednak odczucia są takie, jakby ten samochód był nieco żwawszy, jakby moment obrotowy wynoszący 250 Nm był nieco wyższy. Ten silnik naprawdę ochoczo rozpędza ten samochód. Nawet czasami wciska w fotel. Passacik w rok później po rozpoczęciu produkcji, czyli w roku 1997, był na pudle w plebiscycie Europejski Samochód Roku. Niestety przegrał z jednym z najlepszych aut, jakie były produkowane w latach 90., czyli z Renault Megane Scenic pierwszej generacji.
Passat to nie jest niestety samochód rzadki. Jeżdżąc po swoim mieście, miejscowości, często można spotkać takie same srebrne kombi. I tak jeszcze myślę sobie na koniec, że skoro przednio napędówką jeździ się całkiem przyjemnie, to jak dobrze musi się jeździć takim Passerati z napędem na 4 koła? Może ktoś ma? Może ktoś udostępni? Może będzie to 2.8 V6? Jest to jeden z najbardziej solidnych samochodów ostatniego, powiedzmy, 30-lecia motoryzacji. Serio, naprawdę, te samochody są niezniszczalne i jest to ich ogromna zaleta i zarazem wada, ponieważ dzisiaj ciężko dostać dobrego Passata. Ich przebiegi sięgają setek tysięcy kilometrów, chociaż ciężko znaleźć ogłoszenie sprzedaży Passata z przebiegiem powyżej 300 tysięcy. Co dziwne, ale policzcie sobie sami, jeśli Hans albo Janusz tym samochodem robił rocznie 20-30 tysięcy kilometrów, bo tyle się robi turbo dieslem, no to po 20 latach jaki ten samochód może mieć przebieg? Przynajmniej 400 do 600 tysięcy kilometrów. I dlatego dzisiaj diesle na przykład są dużo tańsze od wersji benzynowych i można je dostać już za kilka tysięcy złotych. Nieco droższe będą te z silnikami benzynowymi, ponieważ mają niższe przebiegi. W zależności od tego, czy będzie to 1.6, 2.0 czy 1.8 turbo, albo nawet V6 z napędem na 4 koła, ceny będą się wahać od 8 powiedzmy do 15 tysięcy złotych. Jeszcze droższe będą turbo diesle z potwierdzonym minimalnym przebiegiem na poziomie 250 tysięcy kilometrów. I będą droższe niż Passaty B6 na przykład, a najdroższe, jakie można spotkać, to Passaty W8. Z tym, że kupno takiego Passata to raczej nie jest coś, co moglibyśmy traktować w kategorii auta do jazdy na co dzień, ponieważ utrzymanie W8 jest mniej więcej tak drogie jak utrzymanie Phaetona. Ale to jest jedyny Passat, który potencjalnie może zanotować jakiś wzrost cenowy w przyszłości. Warto jednak poświęcić trochę czasu i przegrzebać setki tysięcy ogłoszeń, żeby znaleźć dobry egzemplarz, ponieważ to jest naprawdę świetny samochód. Znam osobiście jedną osobę, która swoją leciwą B5 wymieniła na nowsze, młodsze auto, takie 10-letnie. Pojeździła i wróciła do B5. Z Passatami też jest tak jak z telefonami komórkowymi pewnej marki, to znaczy co chwilę wychodzi nowy model, którego bardzo pragniemy. I tak właściciele B5 chcą mieć B6, B6, B7, B7, B8 i tak. Jednak moim zdaniem to właśnie to wydanie, czyli B5, to jest jedyny prawilny, słuszny, prawdziwy Passat. Tyle. Kwalifikuję go do serii o autach z lat 90. Zachęcam do zwiedzania mojego kanału, do jego subskrypcji, jeśli jesteście tu po raz pierwszy, oraz lajkowania i komentowania tego materiału. Możecie zwiedzać pozostałe playlisty, takie jak 500+, albo Modern Era. Zapraszam również do wizyty na moich social mediach, szczególnie na Instagramie, bo tam publikuję dużo zdjęć oraz dużo zapowiedzi przyszłych materiałów, a także relacji niekoniecznie związanych z motoryzacją. Trzymajcie się w takim razie, do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć! Ten coś dużo pali, bo pokazuje średnio 7. Czy na pewno to jest wszystko ok? Myślałem, że wszystkie TDI palą 5,5. A ten 7.